dobry. Jak się mówi dzień dobry po hiszpańsku? Hola, buenos dias. Słuchajcie, wynajęliśmy sobie autko i dzisiaj w planach mamy eksplorowanie wyspy. Tak, dzisiaj będziemy trochę troszkę turystami, bo stwierdziliśmy, że trochę się przemieścimy. Pojedziemy w jakieś inne miejsce, zobaczymy co i jak, czy uda nam się dojechać na jakąś inną plażę, może do jakiegoś innego miasteczka. Słuchajcie, przygoda pełną parą, mamy niby mapę, mamy tutaj kierunki co i jak jechać, GPS kompletnie tu nie łapie, ale my jedziemy przed siebie, jest dobra zabawa, są wakacje, zaraz wam pokażę jak to wszystko wygląda. Jak wygląda ulica i co przed nami, jakie piękne widoki. No, zobaczymy, gdzie nas doprowadzi dzisiaj samochód i Massimo. Żeby nie było, dobra ulica jest. Widoki pełno zieleni. Pełno natury. Naturalnie. Siamo sul vulcano. Tak, ty jesteś wulkan. Questi sono tutti vulcani, non vedi? Guarda, vedi? Tutti vulcani. Tak, no. Jedziemy, gdzie nas poniesie droga. No dobra, żeby nie było, trochę tej zieleni tutaj jest. Tak sobie żartowaliśmy, żeby was nie nastraszyć. Proszę, mamy palmy. Ta-da, jedziemy. Dojechaliśmy, jesteśmy w Morojable, nie wiem czy tak się to dobrze wymawia, więc wybaczcie jeśli nie, ale stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie też na jakieś małe zakupy, zobaczymy co nam się uda kupić, podobno tutaj mamy strefę bezcłową, mamy też z hotelu zniżki, które moglibyśmy wykorzystać. Może uda się coś fajnego znaleźć, zobaczymy, ale tadam, zaparkowaliśmy samochód. I ruszamy dalej w drogę. Szybki przystanek na kawę. Oczywiście Massimo już się do niej dorwał. Nie mogło być inaczej. Na relaks. Na innej plaży, w innym miejscu, chociaż tak samo wietrznie i tak samo ciepło. Jeśli chodzi o zakupy, to powiem wam tak, nie kupiłam nic w sklepie, gdzie można sobie było zaoszczędzić, no bo wiadomo, tam strefa bezcłowa i tak dalej. Dlaczego nic? Massimo kupić produkty? Massimo sobie kupił perfumy, ja nic, bo po prostu nic mnie nie zaciekawiło, nie było nic, co chciałabym sobie kupić. Czy to z nowości, czy nie. Stare kolekcje, stare kosmetyki, okrojona oferta, ale oczywiście, że zrobiłam zakup, bo stwierdziłam, że przecież nie wrócę z Fuerteventury bez czegoś, co będzie mi się kojarzyć z tym miejscem. A ponieważ przechodziliśmy obok jednego sklepu, w którym można było kupić kosmetyki na bazie aloesu właśnie stąd, więc stwierdziłam, dobra, wejdę i kupię. Co prawda, powiem wam, że w tym sklepie, gdzie jest ta strefa bezcłowa i tak dalej, też były kosmetyki na bazie aloesu, ale większość z nich miała nieciekawy skład. Przede wszystkim na
trzecim miejscu w składzie była parafina ciekła, więc stwierdziłam, że nie, jeśli już mam kupić coś z aloesem, to wolałabym, żeby ten aloes był, wiadomo, wysoko w składzie i też, no, żeby ten skład był całkiem dobry. No i właśnie w tym sklepie, do którego weszłam, przyjęła mnie w ogóle niesamowicie ciekawa osoba. Pani, która mieszka tutaj na Fuercie już od 20 lat. Pochodzi z Niemiec. W ogóle przyjechała jako młoda kobieta, żeby nauczyć się hiszpańskiego i pracować jako fizjoterapeuta w jednym tutaj z pobliskich hoteli. I słuchajcie, zakochała się i została. I otworzyła właśnie swój biznes związany z plantacją aloesu i też wytwarzaniem kosmetyków na bazie aloesu. Pokazała mi chyba wszystkie możliwe produkty, które były w tym sklepie. Ostatecznie zdecydowałam się na krem pod oczy, który jest właśnie na bazie aloesu z Fuerty, plus ma fajne inne substancje aktywne, jak m.in. czarny kawior. Jak wrócimy do hotelu, to Wam pokażę ten krem. Nie wierzę w to, że będą jakieś cuda, ale mam nadzieję, że będzie mi się go przyjemnie stosowało. Dobra, a teraz się relaksujemy, odpoczywamy i korzystamy z chwili. Czas coś zjeść i zatrzymaliśmy się w restauracji, która nazywa się La Sirena. Jak zapewne wiecie, Max będzie pewnie coś kosztował z owoców morza albo coś z rybkami. A ja powiem Wam szczerze, że nie wiem, ale wybór jest całkiem duży, więc zamawiamy i pokazujemy Wam, co tutaj takiego dobrego można zjeść i czy w ogóle można tutaj dobrze zjeść. Na przystawki, bardzo proszę, na przystawkę zamówiliśmy sobie kotce, które są podawane w białym winie z czosnkiem, tak jak widzicie, i z kawałkami cebuli. Próbuj, Massimo, zobaczymy, czy dobre. Prova. I primo. Ci può fare. Come no. A, widzicie, Massimo mówi, że dobre. No to jemy, jemy. A po przystawkach czas na kolejne dania i wzięliśmy na wypróbowanie jedną pizzę i wzięliśmy też talerz takich ważonych, świeżych ryb. Hiszpaniolo pescado. Pescado. My już wróciliśmy do naszego hotelu i oczywiście kto przez cały nasz pobyt obserwował mnie, śledził na Instagramie, ten doskonale wie, że oczywiście wzięłam ze sobą Beauty Focus Collagen Plus, czyli porcję peptydów kolagenowych dla mnie i dla mojego Massimo, które oczywiście, że obowiązkowo przyjmujemy codziennie. Nie ma wakacji z przerwą od zdrowia i od dbania o siebie, od dobrej suplementacji. Obowiązkowo u nas codziennie Beauty Focus Collagen Plus. Najlepsze złoto, peptydy kolagenowe na rynku. A to jest właśnie krem, który sobie kupiłam, czyli krem z wyciągiem z aloesu, który jest hodowany tutaj na Fuercie. Tak się prezentuje opakowanie. Zobaczcie, ma nawet fajne certyfikaty. No i muszę Wam powiedzieć, że skład też jest super. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale na pierwszym miejscu jest właśnie sok z aloesu, czyli to, na czym bardzo mi zależało, plus wiele innych naprawdę fajnych składników aktywnych. Także zobaczymy, będę testować, sprawdzać, jak ten krem się u mnie sprawdzi.
Jestem bardzo ciekawa. Dam Wam na pewno znać za jakiś czas. A Pani w sklepie dała mi jeszcze próbkę kremu do stosowania właśnie na twarz. No zobaczymy. Fajnie, powiem Wam, że cieszę się z tego mojego małego zakupu kosmetycznego. Matrimonial conmigo, te quito el rancho propiedad de tu papá, le pongo impuestos y hasta les quemo la casa, porque por algo soy yo aquí la autoridad, cordero y mato en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar, y allá en el otro el que manda es mi delicio, nomás le aviso y te tiene que agarrar. Eso que dice, porque me lo reprochas, mi amor. Vamos a arreglar. Suena un poco la guitarra por dentro, Jonas, por favor. Lokalna muzyka, lokalne stroje, tradycyjne, tańce. No, tak spędzamy dzisiejszy wieczór. Moje włosy żyją własnym życiem. Me trago tu blanco, ahora vuelvo a casa riendo.
Dzień dobry, 8 maja. Dzisiaj są moje urodziny i dzisiaj też wracamy już do domu. No, dziękuję kochanie. Właśnie słuchajcie, zdaliśmy nasze klucze do pokoju, nasze karty do pokoju. Za jakieś pół godziny mamy autobus na lotnisko. Na lotnisku przeczekamy 2 godzinki i miejmy nadzieję, że dzisiaj obędzie się bez żadnych przygód, bo za pierwszym razem, nie wiem czy wam opowiadałam, chyba nie, nasz wylot na Fuerteventurę był całkiem ciekawy, słuchajcie. Zapowiadało się, że będzie idealnie, wszystko przebiegało z planem, po czym wsiedliśmy o ustalonej godzinie do samolotu, zajęliśmy miejsca, wszyscy zadowoleni, czekamy już, pilot odpalił silnik i nagle zgasił silnik i do nas z informacją, bardzo Państwa przepraszamy, ale dostaliśmy właśnie informację z Francji, że nie możemy wylecieć i musimy czekać na nasz lot 1,5 godziny. Musicie sobie wyobrazić, jakie mieliśmy miny w tym samolocie, kiedy okazało się, że będziemy siedzieć 1,5 godziny w samolocie, plus 5,5 godziny lotu, więc było naprawdę bardzo ciekawie. Dlatego też mam taką nadzieję, że dzisiaj obędzie się bez żadnych przygód i o czasie wylecimy i o czasie wrócimy, co prawda z godziną do przodu, bo tutaj jest godzina znowu do tyłu, także zapowiada się trochę czasu w podróży. Massimo do mnie mówi, no tak na dobrą sprawę, dzisiaj są moje urodziny, 40, żeby nie było. I akurat w 40 urodziny czeka mnie podróż, ale powiem wam, że jak planowaliśmy... 20? 40 czy 20, no właśnie. 40 czy 20, ja się czuję na 20, nie na 40. No. Mieliśmy do wyboru, albo lecieć 8 maja i wracać 16, albo lecieć na majówkę 1 maja i wracać 8. Dlatego też stwierdziliśmy, że lepiej będzie, jak wylecimy 1 maja i wrócimy 8 maja. No, także czekamy, wracamy do domu. Wakacje szybko się zaczęły i szybko się skończyły, ale powiem wam, że mieliśmy tutaj cudowny czas. W ogóle poznaliśmy bardzo fajnych ludzi. Pozdrawiamy od razu Jolę i Szymona. Bawiliśmy się świetnie, jeszcze nawet wczoraj, słuchajcie, o godzinie 12 byliśmy na dyskotece. Nagle godzina 12, happy birthday to you. Mówię, o matko, jak ja tego nie lubię. A tu proszę, wszyscy polecieli, przylecieli składać mi życzenia z szampanem. W ogóle co to się nie działo? I mówię do Massimo, dzisiaj z samego rana, wiesz co? Trochę się czuję taka... nie do życia na tą podróż. Podobno w Warszawie zimno. Nie wiem jak było. Wczoraj chyba było z 10 stopni. Dzisiaj ma być trochę cieplej i słoneczniej, więc mam nadzieję, że też przywieziemy tę piękną, słoneczną pogodę tutaj z Fuerteventura. Jak widzicie, trochę się opaliłam. Trochę wyszło mi siwych włosów. O, proszę. Więc czas na powrót do domu. Zadowoleni, szczęśliwi. Udały się wakacje, Massimo? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Słyszycie go? Bardzo dobre wakacje. Bardzo dobre. Mogłyby trwać wiecznie. No to co? Wracamy. My już w domu, właśnie przyjechaliśmy i właśnie dotarła do mnie taka oto przepiękna niespodzianka od Krysi. Czekaj, bo tu jest jeszcze liścik, zaraz sobie go przeczytam. Ojejku, słuchajcie, no po prostu taka niespodzianka, jest godzina 21:30. Proszę, co na mnie czekało. Kochana, bardzo, ale to bardzo, bardzo ci dziękuję. To są wyjątkowe 40 urodziny.